Cześć, kto jest z tej strony Surfero, dzisiaj jesteśmy znowu na Majesticu, więc nie zapomnijcie, żeby przy rejestracji użyć kodu Surfero lub kiedy jesteście już na serwerze napisać ukośnik promo Surfero i wtedy też odbieracie pieniądze oraz VIP-a. Weź mi daj kasy, bo biedny jestem, please. No to ja też jestem biedny, sorry. Proszę państwa, my straciliśmy robotę, nie wiem czy pamiętacie w poprzednim odcinku, więc nie możemy rozdawać widzom pieniędzy tak jak kiedyś, bo jesteśmy po prostu biedni. 200 koła daj widzowi, ja subskrybuję. 200 koła. Chcę ogarnę numer do laseczki. Okej, okay, dobra, to już jest lepsza negocjacja. Ale zadzwoń do niej, czy ona jest teraz? Tego, ona powiedziała, że kończy kontrakt i może przyjechać. Okej, okay, dobra, to daję ci, za ile ją sprzedajesz, tą dupeczkę? 200 koła. Nie, no 200 koła za dupeczkę to jest za drogo. 150, już nie. Ej, ale co za 100 koła ci mogę ją sprzedać. Dobra, 100 to jest koła. Ale się łatwo wynegocjował, ja pierdzielę. Dobra, już ci daję. Dobra, widzowie, sprzedaliśmy, znaczy kupiliśmy dziewczynę za 100 tysięcy, także zobaczymy, czy będzie ładna, czy będzie fajna. Czy będzie się dało z nią porozmawiać? I co, co znasz? Jak długo ją znasz, tą dupeczkę? No, 4 miesiące. 4 taka miesiące. I co, fajna jest? Tylko taka mami dla ciebie będzie. Taka mami dla ciebie. Mami? Bo ona znaczy? 22 lata ma. Ej, 22 lata to fajna taka. Halo? Kaja się nazywa. O, cześć Kaja. No co? Ej, słuchaj, bo słyszałem, że ty chcesz się spotkać ze mną. W sensie tak się składa, że ja właśnie niezbyt chcę, ale w sumie to mam trochę czasu, więc możemy się spotkać, jakbyś chciała. Wiesz co? Niestety ja nie mam tego czasu. Ej, czemu? A? Czas spędzony ze mną jest na pewno bardziej wartościowy niż spędzony w jakikolwiek inny sposób. A ten, kręcisz kolejny odcinek, bo mi tu dużo osób podesłało, bo nawet mojego numeru nie zamazałeś. Jaki odcinek? Słuchaj, no to co? Randeczka, jakaś się zabiorę gdzieś do restauracji, kawusia, obserwatorium, razem połowimy rybki czy coś. Ja ci po prostu odzwonię, okej? Okay? No dobra, dobra, czekam, buziasz hipa. Ty widzowie, dzisiaj miał być odcinek z szukania roboty, a się okazało, że szukamy dupeczek. Jakimś sposobem? Nie mam zielonego pojęcia. A w sobotę jest rekrutacja. Gdzie? Do FBI, do FBI. No ja też tam pójdę i będę dymał te panienki całe. A to tam dużo jest dupeczek? No dobra, dużo. Jest taka na aplikacji, mogę ci podesłać, jak robi Loda za 11 rangę w FIBie. Co robi? Loda robi za 11 rangę w FIBie. Ale w grze, tak? No w grze. A, dobrze. Ej, surfuj, ja ci tutaj wkleję ten numer, dobra? Dobra, czy dobra. Się... Ale czekaj, ty jestem prawdziwy? No, Irel. Ale ja się teraz stresuję, ona mnie zna? No, zna. Ale co ja mam jej powiedzieć? Ona powiedziała na końcu, no, że siema to surfero i zdrizuj ją. Ale to ty powiedziałeś, tak, że ja do niej zadzwonię? Aha, no. Aha, ty, a ta dziewczyna ile ma lat? Ona 19. Dobra, widzowie, to miałem takie już dupeczki 19-letniej z Majestica, więc odpalę sobie Discorda, tekst na podryw. Hej, Beata, wyliżesz mi fliata. Nie, dobra, to odpada. Hej, młoda, zrobisz mi loda. Nie, no, bez przesady. Ty, pierwszy raz mam stresa, żeby zadzwonić do kogoś zrizować. Ja pierdzielę, co jest ze mną nie tak? Nie, ja nie zadzwonię. Ja jestem psychicznie na to nie gotowy. Ej, chłopaki, ja się cykam, ja nie zadzwonię. Nie no, dzwoń, człowieku, co ty, nie takie rzeczy się robiło. Dobra, zadzwonię. Halo? Halo? No kuźwa, to nie jest baba. Naprawdę? Wiesz co, gnojku? Nie, pograłeś sobie. Oskamowałeś mnie, zapłaciłem ci za to, a ty dałeś mi numer do chłopa. No, rozjeżdżam gnoja, robimy mu VDM. Oszuście! Oszukałeś mnie! Miała odebrać dziewczyna! Nie! No oszukał mnie, tyle przygotowywania odebrał chłop. Lecę do niego, patrzcie to. Halo? No halo. No cześć Kaja, bo zadzwonić miałaś. No ja... tak, ale powiedziałam, że odzwonię. No ja już tu ugotowałem, obiad stygnie nam, kurczę. Po prostu jestem teraz zajęta. No, a jak długo jeszcze mniej więcej bierz zajęta? Tak mniej więcej. Żebym piekami 10 minut. 10 minut, tak. Dobra, masz piękny głos. Buziaczki, zadzwonię za 10 minut. Dzięki, pa. Ej, ale no ma fajny głos. Ej, powiedzie ci sekrecik? No. To będą ten, part 2, bo to jest tamta, co ci uciekła z tamtego odcinka. O ja pierdzielę. Nie wiedziałem, że to jest ta z poprzedniego odcinka. Ej, i w poprzednim odcinku też mówiłem, że ma zajebisty głos. No. Ej, faktycznie, to jest ona, no tak. Ej, dobra, bo historia się powtarza. Na ostatnim odcinku też ją błagałem 40 minut, żeby się spotkała ze mną. Znowu laska cię nie chce? Udaje niedostępca. Nie chce mnie.
No ona udaje niedostępną, ale wiem, że ona nie chce. Przynajmniej macie coś wspólnego z Yukimem. Laski was nie chcą. Mi akurat bardzo chcą, ale te, które z którymi rozmawiam na Ome i Erizuje. Dzwonię do mojej jeszcze raz, do Kai. Ej, nie odbiera. Dobra, to w takim razie może na szpitalu. Idziemy na szpital po dupy jakieś. Dobra, jesteśmy na szpitalu. Tamto nie odbiera, udaje niedostępną. Tu jest jakaś ruda, która jest na pewno transem. O, tu jest medyczka. To jest trans. I czemu wszystkie baby wyglądają jak transy? Ej, to co, to myślicie, że w takim razie, skoro tak mówiliście, że ta Kaja się na rybach dorabia, to może ona jest na rybach? Dobra, tam przy latarni są te lądry, tak? Tak, tam. No, dzwoń do niego. Nie, zrobimy jej niespodziankę. Nie. No. O kurde. No nie. Nie, no ja pierdzielę. O, jedzie, jedzie ktoś, jedzie taksówka. Halo. Cześć, dzwonię jeszcze raz do tej flądziary. Ej, dzwonił do mnie jakiś numer, poczekaj, odzwaniam. Kto to jest? Halo? No halo. To jesteś ty? Ty do mnie zadzwoniłaś? Ty? Tak, tak, dzwoniłam do ciebie, tak. Ty do mnie sama zadzwoniłaś? Tak, zadzwoniłam, bo miałam dzwonić tobie. O, cześć. No wiesz co, łowię sobie ryby, karasie. Też lubię karasie, bardzo lubię jeść karasie. To wiesz co, bo mieliśmy jeść ten obiad, nie? Bo ja ziemniaczki takie pieczone zrobiłem, ja myślę, że jakbyśmy razem upolowali jakiegoś karasie, to byśmy mogli go zjeść. No świetnie, więc przyjedź tutaj. Dobra, jadę. No dobra, okej, okay, pa. Ale ona ma dobry głos. Ja pierdzielę. Jest na karasiak, zaprosiła mnie na randkę. Możliwe, że wiem, to... Ja dzwonię i się zapytam, gdzie są te karasie. No, ty, no bo halo. Pada deszcz, to będą dobrze brały te karasie, tylko gdzie to łowisko jest teraz? No poszukaj sobie. Jak poszukaj sobie? Normalnie, wejdź sobie pod mapę i zaznacz sobie, gdzie są karasie. No ale które to jest łowisko? W mieście. Kaja, proszę ciebie, jaki to jest numer łowiska? Czekaj, sprawdzę ci odzwonię, okej? Okay? Dobra, dobra. Bo nie wiem. Ty, ale ona ma dobry głos, ja pierdzielę. Dawaj do miasta. Co, do miasta? Ja bym mógł ją słuchać godzinami. Ma taki sexy głos. Dobrze, że to wszystko nagrywam, to sobie ustawię jako budzik. Poproszę, żeby powiedziała: wstawaj, Wojtuś, wstawaj. I sobie ustawię jako budzik. Jo. Aj, bo ja mam wyciszony telefon, ona mi dzwoni, a ja nie odbieram. No? No, 11 na 14. 11 na 14, dobra, dzięki, jadę. Dobra. Ej, ten, trzeba jechać po kwiaty. Tak, tak, jedziemy do sklepu jeszcze po kwiaty i po misia. Rolls Royce. Ej, może się dogadam. Ej, stary, no potrzebuję tego Rolls Royce'a na randkę. Ale to jest ten, co był z nami przed chwilą. No to, stary, skąd ty masz Rolls Royce'a? Pożycz mi go na randkę. Dobra, tylko poczekaj, bo idziemy po kwiaty. Masz? Kupiłem, chodź. Daj. Ona już czeka 15 minut. Ej, ile taki Rolls Royce? 12 milionów. 12 milionów. O, no to dobrze, to jej się spodoba. O, wywaliło go, chodź Rolls Royce. Czy zostaw, ja wsiądę! Nie! A, dobra, czekaj, bo zgaśnie, no. Dobra. Dobra, jedź, w dupie, że rozdrucony, jedź. Ale Rolls Royce, w dupie, że rozdrucony. No, no właśnie. Dobra, oby była tutaj na tych rybkach. Ej, nie ma jej! Nie. To nie może być prawda, że mnie wystawiła. Zapytamy tych gości. Halo! Słucham. Panowie, widzieliście taką, może, dziewczynę Kaję? A może widziałem, może nie. Widzieliśmy. I gdzie ona jest? Za chwilę będzie. Za chwilkę będzie. Super. A gdzie pojechała? Ja nie mogę takich informacji udzielić. Jeżeli pani nie jest z nikim z rodziny, nic nie mogę udzielić. Proszę bardzo. Jestem z rodziny. Gdzie pojechała? Nie przekupisz. Jestem z rodziny. Jak cię nie przekupię? Jestem z rodziny. Powiedz, gdzie jest? Ale on ma informację. Dobra. Nie przekupisz mnie. Nie przekupisz. O, tu jest ona? To ona jedzie? Tym G-klasą? Tak, różowa G-klasa, to jest ona. To ona mówi. Tak. Cześć, Kaju. Zobacz, prezent to dla ciebie. Hej. Piękne. Ale, wow, ale jak ładnie się w ogóle dzisiaj ubrałeś, te rogi. Taka diablica trochę, niegrzeczna jesteś, co? Jestem grzeczna. Proszę, to miś dla ciebie, położysz go sobie na półce, żebyś pamiętała o mnie zawsze. Co, dobrze dzisiaj biorą rybki? Bardzo dobrze. Ale w sumie to po co my na te ryby przyjechaliśmy, jak jedziemy na randkę? No chodź do mojego Rolls Royce'a. Randka na rybkach. No ale to są jakieś chłopy. Ty, ej, stary. Ej, ona no, nie jest ze mną na randce, ona tu przyszła po prostu robić ryby. No ale to są jakieś inne chłopy. Ja nawet nie mam wędki, to jaka randka na ryba? Ja nie mam starej wędki. Jak ja mam jej zaimponować, jak ja nie mam wędki? Dobra, on poszedł kupić od nich wędkę, żeby mi dać. Dobrze, to jest zabliźnione i żeby nie było widać, że ja nie mam wędki. Ostatnio taki wynalazłem sposób na łowienie ryb, że najpierw obserwuję taflę wody, gdzie jest najwięcej ławic ryb. Później wyciągam wędkę, później łowię. Tak robią profesjonaliści. Będzie taka sytuacja. Ja się znam. Na co łowisz te ryby? Na co łowię? Wiesz co? Ja spinningowo bardzo często łowię ryby. Tak na tam, jakich woblerów używasz? Wiesz co? Tych najdroższych zwykle. To co to jest to najdroższe? No to najdroższe, co wiesz, stosunek ceny do jakości. To się dla mnie bardzo ważne. Czyli? Liczy. Jaka firma? Konkretnie? Wiesz co? Nie mogę zdradzać takich tajnik moich.
połowów, bo będziesz tak zajebisty jak ja. No to właśnie chciałbym się przekonać, bo niestety trafiłeś na lekarza. No ale co, tobie nie wychodzi, że mnie pytasz o takie rzeczy? Nie, ja sprawdzam, czy masz wiedzę. No a ty na co łowisz? Ma być bezczelny czy miły? Aha, no to bądź miły. Miły, a za jaką rybą chcesz, jaką rybę chcesz łowić na cyskinie? Bo to są wtedy różne przynęty. No to wiadomo, no na karasie przyjechałem. No to powodzenia, że próbisz karasia na spinie. Kurwa, i pierdzielony profesjonalista! Życzyć trochę robaczków, bo nie wziąłem. Zostały mi ostatnie dwa. Nie, no nie bądź taka, no ja bym się z tobą nawet ostatnim robakiem podzielił. Tutaj kolega obok ma robaki. Kurwa, tak jakoś nie idzie z tą dupą, ja pierdzielę, idę się utopić. Ej, ta kaja jest strasznie ciężka, ale Nie, że jest gruba, tylko wiem, że ciężko się z nim gada, stary, musisz mi jakoś pomóc. Bo ona niedostępną udaje. No ale no właśnie mnie wkurza takie niedostępność, ja nie wiem co do niej mówić. Bo ona mi odpowiada tak krótkimi zdaniami. Mam pierwszy raz problem zapytaj z kobietą. Się, co lubi... A ona ma bardzo miły głos. Zapytaj się, co lubi robić na przykład, no nie? No. Zapytaj się, najlepsza pozycja. Mam już wędkę. Ej, stary, ja tu nie mogę łowić, jestem za słaby. Wędkarz. Nie, skręci mnie. Mam za mało wyłowionych ryb, ja tu łowić nie mogę. Kaja, to co, tą brandeczkę jutro dam po 15 pasuje ci. Przepraszam, co? Ale ty jesteś mieć problem? Nie do ciebie. Ale ja przez lew rozmawiałem. Nie, po prostu ja nie mogę. Wiesz co? Tak się ciężko rozmawia z tą babą, że ja zaraz nie wytrzymam, no. Naprawdę najcięższa gadka w moim życiu, ma taki miły głos, ale po prostu nie mogę z nią rozmawiać. To się po prostu nie, to tyle przygotowań na to wszystko. Nie potrafię z nią rozmawiać. Nie potrafię z nią porozmawiać, nie potrafię po prostu. Ona jest tak ciężka. Chodź, ja ci pokażę, jak to się robi. No ty ją poderwij, bo ja się poddaję, ona jest za ciężka. Chodź, stąd jedziemy, bo to są takie nudy na tych rybach. Chodźmy coś zróbmy. Powiem ci szczerze, nie mogę łowić ryb, bo jestem za słabym tym. Chciałem ci się przy to podobać. Powiedziałem, że jestem profesjonalnym wędkarzem, a nigdy nie łowiłem ryb, rozumiesz? Zrobiłem to dla ciebie i mi nie wyszło. Nie mogę tu łowić ryb. Ojej, jak ci się ten nagle gadka załączyła. Taka jest prawda, bo nie mogę udawać kogoś, kim nie jestem, rozumiesz? Po prostu nie mogę tak rozmawiać, udawać kogoś, kim nie jestem. Kaja, bardzo mi się podobasz, masz bardzo hot głos. Chciałbym iść z tą gdzieś na randkę, ale nie na pierdzielone ryby. A co jeśli ja tam lubię ryby? No to możemy odnaleźć coś, co wspólnie lubimy robić. A coś ci nie chce? Dobra, kiedy indziej się złapiemy? Lecę, siema. Ja już mam dość, bo ona jest po pierwsze nudna. Ma ładny głos, ale w ogóle jest brzydka, wygląda do dupy. Dupia na te dziewczyny, ale te cztery... naprawdę pierwszy raz się zrejdżowałem z randki.